Choinki, które cieszą nasze oczy w trakcie świąt, ważne, żeby nie były ustawione przy źródle ciepła. Czyli nie służy im grzejnik, kominek, nie służy im też ogrzewanie podłogowe, więc warto zadbać o to, żeby ta choinka stała w miejscu, w którym nie ma dużej emisji ciepła, tak żeby po tym późniejszym powrocie do przyrody nie odczuła tak bardzo tej zmiany temperatury. To, co bardzo ważne, to podlewanie tego drzewka, czyli sprawdzanie, czy ta ziemia w donicy jest wystarczająco wilgotna, nie można go przelać, natomiast to drzewko, tak jak każdą inną roślinę doniczkową, trzeba podlewać. Można ewentualnie wspomóc się jakimiś preparatami do roślin doniczkowych. To, co też bardzo ważne, jeśli mamy taką możliwość, to przed przywiezieniem drzewka do nas, przed oddaniem go na powrót przyrodzie i tym zimnym warunkom atmosferycznym, które teraz panują na zewnątrz, warto tą choinkę wynieść na przykład na 2 dni na balkon. Zrobić jej takie te 2 dni okresu przejściowego, w którym ona się w ten delikatny sposób zaadaptuje już do tych zimniejszych warunków atmosferycznych. Choinki trzeba przywieźć do nas na stadion miejski imienia Henryka Reymana. Wjazd jest od ulicy 3 Maja. Za przystankiem tramwajowym skręcamy w prawo i zaraz koło budki ochrony z prawej strony te choineczki można zostawić. My, patrząc na to, co zostanie przywiezione, jakie będą gatunki, w jakim będą stanie, będziemy dopierać miejsce odpowiednie do tego, aby dać im szansę ponownego wzrostu, aby dać im po prostu drugie życie.